Dwie mecze pamiętasz chyba długo, ten Legionowa, to do końca życia na pewno to jest mecz, że nigdy nie miałem tyle emocji na nigdzie. Tabela pokazywała, tak jak mówię, minus 11 i sytuację mega, mega patową. Nie ma presji. Naszym celem w tym sezonie jest utrzymanie. Witam wszystkich. Zrobimy, dzisiaj jest wtorek 21 czerwca, więc 3 dni po końcu Liga prowadzimy wywiad z trenerem Polonii, Rafał Smalec. Cześć Rafał. Dzień dobry, witam wszystkich, cześć Greg. Więc, czułyśmy, oczywiście Rafał jest naszym trenerem od 1 lipca 2021. Osiągał ogromny sukces, awansował do drugiej ligi. Gratulacje i bardzo dziękuję, super się cieszę. Brawo, dziękuję oczywiście dla Ciebie, ale też dla całej sztab, dla wszystkich piłkarzy, dla Piotr Koszorowski, wszystkich pracowników klubu. Więc robimy krótko podsumowanie naszej sezonu i krótkie prezentacje plany na nadchodzący rok. Więc pierwsze pytanie ogólne, jak się czułeś w Polonii? Bardzo dobrze, wręcz bym powiedział nawet wyśmienicie, bo to jest świetne miejsce dla mnie do pracy. Najbardziej rozwinięty klub, jeżeli chodzi o te, które do tej pory prowadziłem, z wielką historią, z wielkimi ambicjami, więc czuję się tutaj świetnie i cieszę się, że mogłem do takiej firmy dołączyć. Co najbardziej lubisz naszego klubu? Ja myślę, że atmosferę tutaj panującą i możliwości do rozwoju, do pracy to jest coś, co każdy trener wydaje mi się ceni najbardziej. Czyli możliwości rozwoju, to, że klub chce iść do przodu, to, że klub chce się rozwijać, to, że klub ma parcie na sukces i stwarza ku temu warunki. Więc dla mnie, jako dla trenera, to idealne środowisko dla rozwoju i osobistego, i drużyny. Czego nauczyłeś się w tym sezonie? Cierpliwości. Cierpliwości i bycia gotowym w każdej chwili, radzenia sobie w sytuacjach stresowych bardzo mocno, bo te 10 miesięcy naprawdę to z mojego punktu trenerskiego to było chyba najtrudniejsze 10 miesięcy mojej pracy. Tak? Bo, dlaczego? No bo jednak każdy mecz pod prądem i to niesamowitym, jasno postawiony cel i wszystko stworzone ku temu, żeby ten cel osiągnąć, więc ja czułem się odpowiedzialny za to, że byłem wywołany do tablicy i miałem ten awans drużyną zrobić, więc to jest naprawdę każdy dzień zaczynał się zastanawianiem, co trzeba poprawić, co trzeba zmienić, jak udoskonalić drużynę, żeby działała jak najlepiej. Sytuacje niektóre były bardzo trudne, bo i w pewnym momencie mieliśmy minus 11, a trzeba było cały czas drużynie przekazywać pozytywną energię, żeby do końca wierzyli w to, że jesteśmy w stanie te losy odwrócić, więc to naprawdę trudne 10 miesięcy, pełne wyrzeczeń osobistych i pod kątem rodzinnym, ale warto było finalnie zaryzykować i być teraz w tym miejscu, więc... Kiedy były najtrudniejsze momenty, te ostatnie 10-11 miesięcy? No nie ma co ukrywać, że to był październik zeszłego roku, kiedy przegraliśmy z Giżyckiem, kiedy przegraliśmy z Bronią i naprawdę w głowie krążyły różne myśli, co zrobić. Tabela pokazywała, tak jak mówię, minus 11 i sytuację mega, mega patową, więc myślę, że to był najtrudniejszy moment w tym sezonie, ale... A nie wiem, przegrany mecz Legia, tamten drugi... To znaczy, to Legia to była też sytuacja nieciekawa, ale byliśmy zupełnie troszeczkę innym miejscu jako drużyna, bo w tamtej rundzie nie ma co ukrywać, że do tego meczu z Giżyckiem, z Bronią nie wyglądało to tak, byśmy sobie zakładali, bo graliśmy średnio, czasami nawet słabo i tutaj był ten problem, że nie tylko było minus 11 w tabeli, ale i ta gra nie była taka, jaką byśmy sobie życzyli, więc... To brakowało tam? Sytuacja. Ja myślę, że nam w pewnym momencie zabrakło czasu. My mieliśmy bardzo trudne lato. Od nowa budowana drużyna, nowy trener, nowy sztab. Dużo nowych zawodników, nowa strategia, nowa taktyka. Wszystko było dla zawodników inne. Chcieliśmy to poskładać jak najszybciej do kupy i zabrakło nam czasu. I
Nie chciałbym się tutaj absolutnie tym usprawiedliwiać, bo to nie o to chodzi, ale przedstawiam, jak wyglądała sytuacja i myślę, że tutaj był ten ciężki moment i nie ma co ukrywać, że uratowała nas zima. Czas, kiedy mieliśmy bardzo dużo możliwości spędzania go razem i pracy z zespołem nad nowymi wariantami, rozwiązaniami, mega dobrego przeanalizowania rundy jesiennej, wyciągnięcia konkretnych wniosków i to dla nas był świetny moment. A ta porażka z Legią, o której rozmawiamy, ona była trudna, ale my wiedzieliśmy, że przegraliśmy ten mecz, że mimo porażki byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą. Mieliśmy problem ze skutecznością, nie mogliśmy trafić bramki. I też wiedzieliśmy, że potem musimy trochę liczyć na szczęście, bo też ta tabela trochę nie była dla nas korzystnie ułożona, ale byliśmy, mówię, w zupełnie inną drużyną, zupełnie inną przedstawialiśmy wartość i jakość, więc to spojrzenie było inne. Trudna sytuacja, ale nie tak trudna jak w październiku. A kiedy mi mówiłeś, że straciłeś trochę wiarę, że się uda awansować, to był kiedy? To był październiku, czy to był po straconym meczu z Legią, tamten drugi w maju? No myślę, że tutaj po meczu z Legią miałem moment taki zawahania, w którym mówię, kurczę, będzie ciężko. Naprawdę będzie ciężko, bo wiedzieliśmy, że nie możemy sobie pozwolić na jakąkolwiek stratę punktów i przydarzył się taki mecz, więc w głowie było takie delikatne zwątpienie, ale tak jak mówię, wsparcie ze strony mojego kochanego sztabu to było coś niesamowitego i oni troszeczkę pociągnęli mnie za uszy i postawili do pionu i to był moment, w którym powiedzieliśmy sobie, że dopóki tylko będzie szansa matematyczna, ani razu nie zwątpimy w to, że damy radę i to nas doprowadziło do celu. Trochę szczęścia mieliśmy, bo Legionowa, można szanowanie, bo bardzo ciężki rywal, walczyli do końca, ale oni stracili punkty takie, UKS, Unia Skierniewic, bez tego to nie mieliśmy szczęścia ogólnie, to wygrasz ten liga, więc też oni trochę przegrali tego na koniec. Ale ciekawe, co się uczyłem ten rok, widzę ogromne różnice między pierwszy mecz, chyba to był sierpniu, Unia Skierniewic i 6 miesięcy później. Co się uczyłem, że widać, że trener, żeby postawać jego taktyka, system gry, że piłkarze rozumieją tego, to jest kilka miesięcy pracy. Więc, To jest bardzo duży proces. No, tak jak ze wszystkim, nauka to jest proces. No, ktoś szybciej przyswaja, ktoś wolniej i trzeba być cierpliwym we wdrażaniu pewnych rzeczy. My, tak jak mówię, no, zmieniliśmy strukturę naszego grania w okresie zimowym względem tego, co zaproponowaliśmy drużynie. To znaczy dwie dziesiątki za dwie napastników. Zmieniliśmy system gry z 3-5-2 na 3-4-3 i wydaje nam się, że to było kluczowym posunięciem naszym, jeżeli chodzi o możliwości drużyny, bo były wtedy większe perspektywy na boisku, większe możliwości wypełniania przestrzeni i ogarnięcia boiskowego takiego dla zawodników. Łatwiej to chwytali, łatwiej im było się poruszać i tak mówię, no, okres przygotowawczy zimowy pozwolił nam nauczyć zawodników funkcjonowania. Takie 3-5-2 do 3-4-3 największe różnice ogólnie to jest do modelu 3-5-2 to masz dwie napastników, tak? To jest dwóch napastników i trzech pomocników. To jest też kwestia ustawiania drużyny w momencie bronienia i w momencie atakowania. W momencie atakowania przy 3-5-2 to rozmieszczenie zawodników jest troszeczkę inne, bo mam się dwóch, powiedzmy, typowych napastników, którzy operują w okolicach pola karnego i też w zależności od przyjętych zadań, zachowań zawodników, oni wypełniają różne role, ale my stwierdziliśmy, że mamy większe możliwości kreowania gry przez posiadanie takich zawodników, jakie mieliśmy na pozycji numer 10, że to było dla nas łatwiejsze, że bardziej wypełnialiśmy boisko, że mogliśmy wspierać wahadłowych przez dwie dziesiątki, a nie przez jedną dziesiątkę i dwie dziewiątki. Więc dziewiątki nie musiały się zajmować aż tak dużym bieganiem po boisku i schodzeniem w boczne sektory, tylko ta jedna dziewiątka mogła się skupić na ogarnięciu pola karnego, nazwijmy to kolokwialnie, a dziesiątki dla niej pracowały i stwarzały sytuacje i dla wahadłowych, i dla dziewiątek, i były wsparciem dla środkowych pomocników, więc w naszym pomyśle było to, że nasi zawodnicy są w stanie lepiej zorganizować się w grze 3-4-3 i to się maksymalnie sprawdziło. Uważam, że to był strzał w dziesiątkę.
Gratulacje dla was, kto miał ten pomysł? Ty, Max, Maciek, razem? I musimy to bardzo mocno podzielić, bo my wiele decyzji podejmujemy wspólnych, albo praktycznie no większość decyzji podejmujemy wspólnych, robimy burzę mózgów i staramy się wyciągnąć jak najlepsze wnioski, żeby drużyna funkcjonowała jak najlepiej. I przez to, że zrobiliśmy taką dogłębną analizę rundy jesiennej, oceniliśmy potencjał zawodników, oceniliśmy to, co od nich dostaliśmy w tej rundzie, stwierdziliśmy, że ta zmiana może być dla nas korzystna. Każdy dołożył do tego swoją cegiełkę, każdy wrzucił swój pomysł. Zrobiliśmy, tak jak mówię, analizę i to się sprawdziło. A wolisz jakiś system? Będzie takie 3-5-2 albo 3-4-3, czy nie obojętnie? To wszystko zależy od posiadanych personaliów w drużynie, tak? Od zawodników, których mamy, bo nie da się na sztywno powiedzieć, że dzisiaj będziemy grali 3-5-2, nie mając do tego wykonawców. I my wyszliśmy z założenia na początku, ja przychodząc do klubu, że spróbujemy funkcjonować w systemie 3-5-2 i w niektórych meczach to się sprawdzało lepiej, w niektórych meczach gorzej. Nie udało nam się wdrożyć wszystkich zasad, które chcielibyśmy od zawodników wyegzekwować w lato, ale i tak jak mówię, no, nie chciałbym się powtarzać, ale ta analiza dogłębna tego, co uzyskaliśmy w rundzie jesiennej, spowodowała, że stwierdziliśmy, że zmiana struktury będzie korzystniejsza. Co pomagało, to jest dobry transfer zimowy też. Fadeski to jest na pewno ogromne siły dla drużyny. Szymon Lewicki też robił swoje. Co jeszcze trafił do nas, Szymon, zapomniałem. Wojtek i Szymon Lewicki, kto jeszcze? Darek Krzysztofek. Darek. Tak, bardzo silny moment, tak. Dwie mecz, że będzie pamiętać chyba długo, ten Legionowo, to do końca życia na pewno to jest mecz, że nigdy miałem tyle emocji, nigdzie. Proszę Państwa, brakuje słów! Ja powiem tylko jedno! Polonia Warszawa, liderem tabeli, Polonia Warszawa, królem trzeciej ligi! Najlepszy ataku naszej liga, naszej obrony, naszej liga. I runda wiosenna był topowy, tak tylko chyba dwie przegrane mecz, tak? Z Legia i Wikielec, tak? Wydaje mi się od marca tam chyba. Tak, przegraliśmy w Wikielcu i na Legii i zremisowaliśmy ze Świtem. To niesamowite rundy ogólnie. Bardzo dobra runda w wykonaniu całego zespołu, ale to mówię, to jest kawał dobrej roboty wykonanej przez absolutnie wszystkich. Począwszy od zawodników, przez sztab, przez sztab medyczny, przez organizacyjny, Piotra, ciebie i tak naprawdę wszystkich ludzi związanych z drużyną, bo każdy dołożył cegiełkę do tego, żeby było jak najlepiej, żebyśmy dali sobie tą szansę na końcowy sukces, więc myślę, że brawa dla wszystkich. Bo mówisz o Piotr Koszorowski, teraz to ma ostry czas, bo to Piotr pracuje codziennie, jest, wiem, blisko ciebie, często na treningach, ale jego największy okres to jest okres transferowy, więc dokładnie dzisiaj i najbliżej kilka tygodni i zimą. Więc można informować, kwalifikowaliśmy piłkarzy A, B, C, się decydowaliśmy nie przedłużyć kontrakt, więc 7 piłkarzy. Ja ci powiem, to jako prezes sesji, ja nie mam takiej kasy. To jest najtrudniejszy cash do zarządzania. Nigdy widziałem coś takiego. Wiesz, bo są kilka piłkarzy, dali ogromny ten zespół. Awansowaliśmy dzięki IR. To jest IR marzenie, zostać w Polonii i iść dalej z nami, wiesz, grać w druga liga, awansować dalej. I decyzja, wiem, że mieliście spotkanie wczoraj, chyba 3-4 piłkarzy. Mecz dzisiaj planowany, jutro inny, więc puścimy ten film potem, ale ja uważam, można podziękować takie, bo decydowaliśmy ogólnie, można powiedzieć, jak mnie, więc Szymon Lewicki zrobił super rundę wiosennej, dużo pomagał, bardzo dobre statystyki, ogromne ilość gole na minutę gry. Ale Christian zostaje raczej z nami, bo ma automatycznie przedłużony kontrakt, bo grał 60% minut i awansowany. I to za masz dwie bardzo doświadczone napastnik, czyli uśmiech takie trochę młodsze. I do Szymon też osoba, że ma, daje większe pressingu, tak? Większej obronie, tak? To znaczy my musimy myśleć kompleksowo o budowaniu drużyny i my będziemy na pewno szukali zawodników o bardzo podobnej charakterystyce do tych, których mieliśmy, ale o
troszeczkę innych parametrach, tak? Czyli pod względem możliwości motorycznych, powiedzmy tak, i takich, którzy to będą... To znaczy, że szybciej biega? To znaczy, biega szybciej, biega więcej, biega mocniej i jest w stanie w większym stopniu realizować nasze założenia. Tak jak mówię, no tych zmiennych jest kilka, my musimy myśleć kompleksowo o drużynie. Tak? Dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy zbudowali taką drużynę, która na poziomie drugoligowym będzie bardzo silna i odegra jakąś rolę, tak? Bo to jest dla nas istotne. Chciałem podziękować teraz kilka piłkarzy. Rafał Kiczuk, to wojownik. Ja żal, bo biłem niedziela na rezerw. On zdobył dwie awanse. Sobota grał, rezerw, pierwsza drużyna. Niedziela widać, że super mecz, lider zespołu i rezerw. Więc to jest osoba na porządku sezonu, grał każdy mecz, to był prawie lider obronie, więc na pewno dużo pomagał. Więc dziękuję Rafał Kiczuk i trudny, smutny, ale tak, to druga liga, chcemy znowu walczyć na awans, więc będziemy szukać takie, bo mentalność to jest wojownik na pewno. Na boiska, ale trochę brakuje tak jakość techniczna, tak, albo... My rozpatrujemy to, tak jak mówię, pod wieloma aspektami i to nie są proste decyzje, czasami są nawet bardzo trudne decyzje w kontekście zmiany składu personalnego zespołu, ale no musimy myśleć kompleksowo, też musimy patrzeć na to, co możemy zawodnikom zaoferować, tak? W kontekście ilości rozegranych na przykład minut. Rafał miał teraz bardzo ciężką rundę, bo w naszej ocenie przegrał sportową rywalizację z Szymonem Jaroszem i też nie do końca wiemy, jakby się to potoczyło dalej i nie chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, żeby zawodnik taki jak na przykład, jak rozmawiamy teraz o Rafale, o takich predyspozycjach jak on, miał problemy z regularnym graniem. Więc wolimy zawodnikowi dać szansę na możliwości grania w innym klubie, niż to, żeby u nas były z tym problemy. Teraz byłby tak samo, będziemy szukać lepsze niż Rafał Kiczuk, ale trzymamy kciuki na Kiczuk, bo ja mega szanuję i to jest wojownik, ale też osoba, że będzie rywalizować z Szymon Jaroszem i też gotuje, jeżeli Szymon ma czerwone albo żółte kartki, albo łapie kontuzję, jak miał na początku sezonu, ale też jeden nie będzie grać ogólnie. Więc my lepsze jak do Tomek Wełna. Tomasz Wełna, bo też Kasper Goski, nie przedłużymy i szukamy dwie silne central defender, jeden lewonogi, bardzo trudny znaleźć, a drugie, żeby są w stanie zastąpić Tomek Wełna, specjalnie, że Tomek Wełna nie będzie grać na początku sezonu, tak? Bo miał kontuzję, grał od miesiąca, dwa z jakimś... Z urazem, tak. Tak, z urazem, więc muszę począć, więc chciałem szybko, więc powiedzieć wszystkim, bo Rafał Parobczyk, Patryk Paczuk, oni mieli ciężkie, bo chyba to mieli pozycję, gdzie była najsilniejsza rywalizacja, bo to jest dziesiątki, był Krzysztof Kotom, był ogromny. Jaki jest twój ulubiony piłkarz ty w Polonii? Ulubiony piłkarz Polonii Warszawa? Polonia Warszawa. Ale to nie jest piłkarz Polonia Warszawa. To jest drużyna. To jest moja ulubiona drużyna. Więc ja jestem zachwycony Krzysztof Kotom ogólnie, ten Runa, ale Fiszkie, Brudy, Jaro. Ja już to super i tak dalej. Ale Gidzie, ale Kotom to jest ła. Nie, ale też Kluska i Kluska na takie dziesiątki, to był Marcin Kluska, Patryk Paczuk, Rafał Parobczyk, Damian Moszejko, cztery na jeden pozycja, chyba to był nawet mniejszy, za dużo piłkarzy. Uważam, to jest trochę błąd. To fakt, że Moshe to może grać szóstki Dlatego nie uważam, że to był błąd, bo ci zawodnicy mogli grać na różnych pozycjach i mogliśmy ich w każdym momencie bardzo dobrze wykorzystać, więc ja myślę, że my musimy na to spojrzeć troszeczkę inaczej, że nas w wielu momentach uratowała głębia składu i szerokość kadry, bo przy kartkach, przy kontuzjach posiadanie silnego zespołu powoduje, że nie tracisz na jakości i możesz cały czas grać na najwyższych obrotach, więc ja uważam, że to, że mieliśmy tylu zawodników tak jakościowych, było naszym plusem i absolutnie nie rozpatrywałem tego w kategoriach złego doboru, bo dzięki temu w dniu dzisiejszym jesteśmy tam, gdzie chcieliśmy być, a co by było, gdybyśmy nie mieli takich zawodników?
A potem, więc nie będziemy przedłużyć ani Rafał Parobczyk, ani Patryk Paczuk, ani Damian Moszyjko. A specjalnie Patryk Paczuk i Damian ogromnie grał ten sezonie. Bardzo dużo pomagał. To jest wojownik, to walczyć, nawet kiedy grał rezerw, nie się poddał, dał jakości. Nie, to jest megatrony dla niego. Mam nadzieję, że nie ci zepsujemy człowieka. Ale bon, piłkarsko, sport, wiem, no my musimy myśleć o tym, co dla nas najważniejsze, czyli o rozwoju drużyny, o klubie ogólnie, tak? I to są trudne decyzje, to są trudne sytuacje, nie tylko dla zawodników, ale dla nas również, bo wiemy, ile to ich kosztowało i że czasami robimy im, nie wiem, czy krzywdę, czy przykrość. Ale tak jak mówię, no, my musimy myśleć o tym, co przed nami. Nie, oczywiście to jest najważniejsze. Dla klub to jest, myślimy, że można zastąpić Moszę na lepszej jakości piłkarza. I ja chcę znowu, chciałbym, wiesz, maksymować nasze szanse awansu do druga liga, do pierwsza. Więc jeżeli można lepiej ogólnie, to jest trochę jak Szymon Lewicki, to jest większe motoryczne, szybciej biega, jest większa eksplozja, takie rzeczy ogólnie szukasz, tak? Będziemy, mówię, szukali zawodników o podobnej charakterystyce, powtarzając się, ale o innych parametrach, jeżeli chodzi o możliwości boiskowe. To znaczy, co ogólnie porównaniu Moszę, co szukać, jakie typu... Bardziej mobilnego zawodnika. Bardziej mobilnego zawodnika. Takiego, który będzie po prostu w stanie troszeczkę więcej nam zaoferować w działaniach bez piłki. Jest też Dariusz Krzysztofek, bo tutaj to jest główna decyzja Piotra, tak, trener bramkarzy, że... jakie powody ogólnie tutaj? Piotr chce przemodelować troszeczkę sposób pracy z bramkarzami i inaczej zbudować tą kadrę bramkarzy, więc przedstawił nam swój pomysł, my go zaakceptowaliśmy i podpisaliśmy się pod tym, co nam zaproponował, więc myślę, że tutaj też nie ma co... Ja smutny, nie znam Dariusz dobrze, ale miałem super pozytywne zdanie. Kilka razy rozmawiałem z nim, bardzo pozytywnie wygląda. Wiedziałem jego mecz rezerw niedziela, jeszcze ten rezerw awansuje do piąta liga, to jest też dużo jego zasługa. Ale bon, szanowałem decyzję trenera, twoje Piotr. Ci mamy czuki na Dariusza. I też Wiktor, więc nie będziemy przedłużyć, kończy być młodzieży. Ale grał wielu mecz, dał, chcesz powiedzieć coś od Wiktora? Czy mamy czuki na jego karier, tak? To znaczy, tak, ja tak jak mówię, no też bym chciał, żeby to było jasne. Wiktor był cały czas w drużynie i bardzo nam pomagał. Nie miał zbyt dużo tych szans na to, żeby regularnie grać. Chcemy w jego miejsce sprowadzić zawodnika, który bardzo mocno włączy się o walkę o pierwszą jedenastkę, jeżeli chodzi o pozycję wahadłowego i chcemy ściągnąć zawodnika przede wszystkim z lewą nogą, takiego, który grając na lewym wahadle będzie naturalnie. Bo na lewym wahadle masz już Wojtek Fadecki i Marcin Pietkowski. Tak, ale to są obydwaj zawodnicy prawonożni i obydwaj równie dobrze mogą grać na prawej stronie, więc to nie jest żaden problem. Na prawej jest Adam Pażo, że obył super sezon. Zgadza się, ale patrząc z tego punktu, to my byśmy żadnego transferu nie zrobili, bo na tej pozycji jest zawodnik ten, na tej pozycji jest zawodnik ten, na tej pozycji jest zawodnik ten. No, na tym polega rozwój drużyny, że musimy ściągnąć jak najlepszych zawodników do rywalizacji. I każdy nie, musimy tak, cztery wahadłowe, mamy dwie. Każdy z nich musi tą rywalizację podjąć i dla dobra drużyny będzie grał najlepszy i my musimy z tej strony patrzeć. Możemy w jakiś sposób bazować na tym, co zawodnicy przedstawili nam na poziomie trzecioligowym, ale przed nami rozgrywki drugoligowe i tutaj nie możemy do końca kierować się sentymentami. Tylko tak jak powiedziałem, dla nas najważniejsza jest jakość. Jeżeli zawodnicy, ci, którzy w trzeciej lidze byli zawodnikami podstawowymi i dawali niesamowitą jakość, potwierdzą ją w drugiej lidze, to będą grali. To nie ma najmniejszego problemu. Nie, ale jeżeli decydujesz, tak, Wiktor odejdzie. Dziękuję, Wiktor, dużo, wiesz, pomagał, bo grał sporo minuty. To był młodzież, poza Krzysztof Koton, Erik Mykoleszki, czy grał największy. Tak. I to jest talent, ale tak, oczywiście mamy trzy topowe wahadłowe, Adam Pażo, Wojtek Fadecki, Marcin Pietkowski, grał słabszy według mnie ten Ruda wiosennie niż na początku sezonu. Byłem pod wrażeniem
październik, wrześniu, październiku Piętkowski, kiedy Wojtek się pojawił, dużo słabszy, ale ostatnie, Legionowa, dramatyczny mecz, ale ostatnie minuty on się gole i Czuszyn, bardzo solidny mecz ogólnie. Dziwny gra, lepszy kiedy jest pierwszy 11, Marcin. A kiedy się pojawia ostatnie 20 minut, musi poprawić tego. Ale ok. I młode gracze, że mniejsze grali, tak, Keller, Wiszkowski i tak dalej, może będziemy wypożyczać do niej kluby, że zdobywają większe doświadczenie seniorskie, zobaczymy tego, tak. Podejmiemy decyzję zaraz po rozpoczęciu okresu przygotowawczego, zobaczymy jak to będzie wyglądało, więc na chwilę obecną jeszcze bez konkretów. Okej. I cała reszta, więc Marcin Kluska, Łukasz Piątek, Piotr Marciniec, Szymon Jarosz, Tomek Wieruna, Adam i tak dalej, Bruniński został z nami. Więc nie stracimy zerowej postawowej. Trzon naszego zespołu zostaje z nami i bardzo się z tego cieszymy. Sprawdzili się w boju i tutaj myślę, że będą dla nas naprawdę bardzo ważnymi ogniwami, jeżeli chodzi o następny sezon. Liczymy na IA. Więc chcesz powiedzieć, od jakie typu zawodnika, czy już mówiłeś, jakie, więc teraz to jest trudne zadanie koszarowskie, szukać zawodnika dla ciebie, żeby ci zadowolić. My z Piotrem jesteśmy w ciągłym, stałym kontakcie, tak? I Piotr wie, jakich zawodników potrzebujemy, o jakiej charakterystyce, bo bardzo dużo rozmawiamy i skupiamy się na tym, żeby drużynę wzmocnić. Realnie ją wzmocnić, nie uzupełnić, tylko realnie ją wzmocnić, bo dla nas to jest najważniejsze, żeby ta jakość była jak najwyższa, żebyśmy mogli robić progres, jeżeli chodzi o naszą grę, więc myślę, że Piotr sobie na pewno z tym bardzo dobrze poradzi. Ja jestem szokowany, bo był zawodnik, rozumiem się, że czyłyśmy jakieś dziesiątki i wiem, że Piotr miał rozmowę z nim i jego agent wczoraj, ale on pokaże, jakie oferty ma pierwsza liga i ten Radio Nastędzica i byłem szokowany, nasi rywale, ile pieniądze oferują, no. Byłem kompletnie szokowany. Więc ogólnie, tiens, plan na kolejny sezon, tiens, finansowy, ja większy budżet, ten rok ogólnie ja dałem 3 miliony, milion SI jako sponsor, ja dwa prywatne, teraz ja będę dać 5, tiens, nawet Piotr nie wie o tym, decydowaliśmy dzisiaj, no. SI będzie dać 2 miliony, ja prywatne do 3, wolałbym trochę mniejszy, ale max do 3, więc to jest 5. Mam nadzieję, że dostajemy trochę większe od miasta. Mam nadzieję, że jako sponsor, mam nadzieję, że kibice dużo wspierają kupić tikety, merchandising, ale będę robić taki kick-off przed sezonem, mówiąc bardziej o team. Ale więc, ty i Piotr, ale Piotr, wiesz, zarządza cały budżet działu sportowy razem, miał 2 miliony 300, teraz powinniście mieć 4 miliony 200. Bon, mam nadzieję, że będziecie mieć lepszy team niż ten rok. I znowu będziemy walczyć na awans, więc target, jaki jest twój target na ten rok drugiej ligi? To będzie nasz pierwszy sezon w drugiej lidze. Wierzę w to mocno, że sobie w niej poradzimy. Chciałbym, naprawdę bym chciał, żebyśmy odegrali tutaj ważną rolę. Jeżeli uda nam się zbudować ciekawy zespół, na pewno chciałbym, żebyśmy powalczyli o tą pierwszą szóstkę, przynajmniej o te baraże. No, nie chciałbym tutaj nic deklarować, bo tak jak mówię, no, jesteśmy Beniaminkiem i będziemy się tej ligi uczyli. Ale na swój sposób znamy swoją wartość i mam nadzieję, że bardzo szybko wkleimy się w drugą ligę i odegramy tam rolę. Tiens, o targety, ja jeden, mój zór trenera, to nie wiem, czy znasz Giroud, Auxerre, latar, on był 45 lat trenera Auxerre, od... Liga Okręgowa do mistrza Francji, małe miasto Auxerre. A on zawsze na początku sezonu powiedział dziennikarz, nasz cel dzisiaj, ten rok, utrzymanie. I potem wytłumaczył, dlaczego mówił, żeby nie dać siebie presja. Od kibic, nie ma presja. Naszym celem w tym sezonie jest utrzymanie. Teraz, jest tyle, można powiedzieć, kibic. Teraz między nas, tak, ja uważam budżetu, druga liga. Wydaje mi się, że są 5-6 kluby, że mają wyższy budżet niż nasz. Radio Nastędzica, Motor Lublin, może Wigry Suwałki, może Kotwica Kołobrzeg, może Wisła Puławy. Ale powinniśmy mieć 6-7 największy budżet ligu, wydaje mi się. Mamy najlepszy trener.
Mamy najlepszy sztab, mamy najlepszy dyrektor sportowy, więc minimum pierwszej szóstki, mam nadzieję, zrobimy minimum baraż na koniec roku, ale bardzo trzeba bym awansować do pierwszej ligi znowu. I liczę, To jest zdecydowanie, myślę, że naprawdę, mimo szczerych chęci, ambicji, jest za wcześnie, żeby prognozować, jak będzie. My musimy bardzo twardo i pokornie stąpać po ziemi. Zobaczyć, gdzie musimy się poprawić, jeżeli chodzi o rozgrywki drugoligowe, gdzie mamy deficyty największe, co musimy zmienić, bo mówię, no teraz łatwo jest rzucać w przestrzeń hasła, już tak mówiąc na poważnie, a potem się z tego niepotrzebnie tłumaczyć. Też nie chciałbym zabezpieczać się nie wiadomo jak i mówić, że najważniejsze jest dla nas, żeby być na pierwszym miejscu nad kreską, żeby się ledwo utrzymać, bo nie o to chodzi. No musimy być ambitnymi ludźmi, stawiać sobie jakieś cele, bo dla nas to jest bardzo istotne, ale tak jak mówię, też realnie na to patrzeć. Zaczną się rozgrywki, zobaczymy jak to wygląda i myślę, że warto będzie wtedy pewnie spojrzeć na to spokojnie. Dzisiaj możemy mieć zapędy, tylko kwestia, czy będziemy do tego mieli odpowiednie pokrycie, jeżeli chodzi o możliwości sportowe. No trudne też rywale, że oni skończyli ligę miesiąc temu, poszli na wakacje dwa tygodnie, nas to mają ty na przykład tylko bardzo krótko wakacje teraz, bo wracać na trening 1 lipca, tak? Tak. Tak. Bardzo, bardzo krótko od czasu, żeby się przygotować, a oni od miesiąca mogą spokojnie transfery. Nie jest to komfortowa sytuacja, ale tak jak mówię, będąc gdzieś tak cały czas w walce o ten awans, który chcieliśmy osiągnąć i to wiedzieliśmy, że z tym się możemy zmierzyć. Więc na swój sposób jesteśmy na to przygotowani. Wiemy, że będzie trudny czas, bo to już część drużyn, albo praktycznie wszystkie drużyny już trenują, a my zaczynamy urlopy dopiero, więc musimy to wszystko zrobić dwa razy szybciej niż inne drużyny. Wierzę w to, że damy radę. Bon, dziękuję. Nie wiem, czy chciałbyś dodać coś, czy masz pytanie do mnie, czy chciałbyś powiedzieć coś. Znaczy, ja myślę, że chciałbym po raz kolejny, myślę, tam jest kamera, podziękować i Tobie, Greg, i Piotrowi za to, że mi zaufaliście, że na mnie postawiliście. Mam nadzieję, że jako drużyna nie zawiedliśmy oczekiwań, osiągnęliśmy cel, wiadomo, jaki był przed nami postawiony. Może wszyscy chcieli, żeby to było wcześniej i szybciej, ale chyba cieszymy się z tego, że ogólnie udało się zrealizować. Było wiele ciężkich momentów, ale tak jak mówię, dzięki Waszemu wsparciu, dzięki drużynie, dzięki sztabowi, dzięki wszystkim ludziom zaangażowanym w projekt Razem po Awans osiągnęliśmy ten cel, więc ja na ręce wszystkich za pomocą studia składam podziękowania również kibicom za wsparcie. Bardzo mocno mojej rodzinie całej, począwszy od żony, poprzez dzieci, na moich najbliższych, za to, że w trudnych momentach byli ze mną i wspierali mocno. Także dzięki z całego serca dla wszystkich i cieszymy się z awansu do drugiej ligi. Ja chciałem jeszcze raz Ci podziękować. Mówiłem już Piotr, że wydaje mi się, że jego najlepszy transfer na razie ostatnie dwa lata to jest trener Rafał Smalec. Jestem pod wrażeniem Twojej leadership skill, Twojej wartości. Mam nadzieję, że zostajemy razem długo. I jesteś ogromnym mocą cały nasz klub, więc bardzo dziękuję, że jesteś. Pięknie dziękuję. Do zobaczenia. Na razie.